Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serwera Noveria Online. W dzisiejszym nagraniu chciałbym poruszyć temat imbuingu oraz systemu charmów, który został kilka dni temu dodany na serwer Noveria, a są to dwa systemy, które na aktualnym protokole Tibi są bardzo istotne, bez których gra tak naprawdę jest bardzo uciążliwa. Także co? Przechodzimy już do samego odcinka, zaczniemy sobie może od imbuingów. Imbuingi są to takie jakby nasycenia naszych przedmiotów, które dają nam dodatkowe atrybuty, na przykład możliwość zadawania krytycznych obrażeń, wysysanie many, wysysanie życia, dodatkowy skill ze sworda, dystansu czy magic levela. No i oczywiście w zależności od danej profesji takie imbuingi będziemy wybierać, ale też imbuingi są nam same, powiedzmy, podrzucane. Przykładowo, no wrzucamy jakąś zbroję dla Knighta, no to automatycznie będą nam się wyświetlać tam bonusy dla Knighta. Tak samo na przykład mamy przykładowo Sworda, no to będziemy mieli wyświetlony, powiedzmy, critical i skill boost na przykład na Sworda i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, żeby móc wykonywać jakby imbuingi, będziemy musieli posiadać przedmioty, które służą do danego imbuingu, bądź będziemy musieli posiadać 6 gold tokenów. Jak widzicie, ja już sobie ogólnie tutaj przed odcinkiem przygotowałem przedmioty, które służą do imbuingu na Manalicza oraz mam też 6 gold tokenów. Jeżeli chodzi o gold tokeny, to możemy je zdobyć z daily questów, daily skrzynek, czyli co 20 godzin możemy je odbierać i możemy je z daily bossów też zdobywać. Także jeżeli też ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to Was tam zapraszam, bo tam możecie znaleźć sporo przydatnych informacji. Zwłaszcza mówię to dla osób, które nie grały na wyższych protokołach TB. No i teraz tak, jeżeli już mamy ogólnie przedmioty, albo może jeszcze inaczej. Jak widzicie, mamy tutaj taką panią Sarah Wesker. Piszemy do niej hi. Tutaj na niebiesko będziemy mieli oczywiście podświetlone dialogi, które możemy wybrać. No i przykładowo, jak tutaj napiszemy o tym imbuingu, to mamy do wybrania jakby imbu na skill boost, damage conversion, protection and other. Ja Wam polecam ogólnie przed zrobieniem imbuingu wpisać sobie na Google imbuing Tibia i tam macie wypisaną całą listę przedmiotów i jak nazywa się dany imbuing, który powiedzmy chcecie wykonać. I w tym wypadku mamy trzy możliwości. Jest podstawowy imbuing, taki średni i ten najlepszy. No i zdecydowanie nie polecam Wam się bawić w ogóle w imbuingi jakieś na niższy poziom niż trzeci, bo to się po prostu nie opłaca. Dlatego jak będziecie na przykład tutaj wybierać sobie dane imbu, to piszecie Powerful Void na przykład, nie? Powerful Void to jest akurat na wysysanie many, tak? Ale w zależności od tego, co sobie sprawdzicie tam na Google, po prostu będzie na jakiejś Tibiopedii czy coś, to takie sobie bonusy wybieracie. Przy czym też trzeba powiedzieć sobie tak, że nie każdy przedmiot posiada sloty imbuingowe. Przykładowo Plate Lexy na przykład nie posiadają, albo na przykład Wand of Vortex też nie posiada. Ale mam tutaj na przykład Epic Wand of Draconia, który na poprzednim odcinku, nie wiem czy Wam pokazywałem czy nie, nie, to jest chyba wziąłem na potrzeby tego odcinka z chatki. Okej, no i teraz, żeby zacząć imbuing, jeżeli już posiadamy przedmioty, jeżeli wymieniliśmy się z tym NPC-tem, no i nie wiem, czy to powiedziałem, ogólnie dla mnie to jest takie oczywiste, w sensie, jeżeli napiszemy do niego na przykład Powerful Void, czyli będziemy chcieli przedmioty, które służą do Manalicza, to on nam zabiera 6 gold tokenów, a daje nam za to, powiedzmy, te przedmioty. Także to też chciałem powiedzieć, bo dla mnie, tak jak mówię, to oczywiste, a Was może to zastanawiać. I teraz tak, jak już mamy ogólnie odpowiednie przedmioty i mamy broń, którą chcemy nasycić, klikamy prawym przyciskiem myszy na tą maszynę i następnie na broń, którą chcemy jakby ulepszyć. No i tak, tutaj macie pokazane sloty, ja akurat mam 2 aktywne sloty, są przedmioty, które posiadają 3 sloty, co Wam też za chwileczkę pokażę. I teraz tutaj mamy imbu empty slot i tutaj sobie możemy kliknąć, tylko Wy w tej chwili nie widzicie tego okienka. Ja kliknąłem i mam wypisane 3 opcje. Jest to Live Leech, Mana Leech i Skill Boost. Skill Boost tutaj w przypadku na Magic Level. No i właśnie teraz, jak widzicie, Wand of Draconia nie jest bronią, na którą można na przykład wgrać critical. A to jest bardzo istotne i to jest, myślę, taki core dla większości profesji, żeby w broni był critical. No i w zależności od tego, co tam potrzebujemy, na przykład Mana Leech,
Live Leech czy jakiś Skill Boost, no nie? No i ja ogólnie przygotowałem sobie już przedmioty na Mana Leecha, więc Wam pokażę, jak to wygląda. Zaznaczamy sobie Mana Leech. Tutaj jest drugie okienko, zaznaczamy Powerful. I teraz tak, żeby nasza szansa na imbuing w 100% się powiodła, zaznaczamy sobie ogólnie to okienko, gdzie jest napisane 50k i Success Rate kosztuje 150k. Dajemy Yes. I teraz, jak widzicie, nasza broń została nasycona, mamy tutaj możliwość wysysania many. No i chciałbym Wam pokazać jeszcze ogólnie, jak to wygląda na innych broniach. No i teraz przez 20 następnych godzin nasza broń będzie wysysać tą manę, w przypadku, kiedy oczywiście będziemy expić. Na takiej zasadzie to wygląda. No i co? Przykładowo weźmiemy sobie tego Warsingera. Szkoda, że nie widzicie tych na przykład okienek, prawda? Ale ja Wam tutaj powiem mniej więcej, co tutaj mamy. Więc tak, mamy możliwość zrobienia krytycznych obrażeń, wysysania życia, wysysania masy, wysysania many, skill boost distance, czyli tam nam boostuje chyba 6 dystansu, ale mogę się mylić. No i mamy różnego rodzaju protekcje. Jest to od śmierci, od żywiołu energii, ognia, lodu i roślinności, erw. No i oczywiście tak samo tutaj, tak jak Wam mówię, nie bawcie się ogólnie w jakieś imbuingi, powiedzmy na niższe te poziomy, od razu róbcie sobie powerfula, bo to po prostu tych niższych się nie opłaca, prawda? Więc w zależności od tego, co tutaj posiadamy, to takie imbuingi sobie robimy i imbuingi są zależne od tego, na czym expimy. Tutaj przykładowo mam DSM-a, no i możemy na niego wgrać sobie Live Leecha, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie dla Knighta, ale oprócz tego mamy możliwość różnych jakby żywiołów robić sobie odporności, więc nie, ogólnie jeżeli ja mogę się wypowiedzieć coś tutaj a propos gry na profesjonalnym magicznych, to ja zawsze robiłem sobie imbuing na broni na critical, mana licza, natomiast na czapce, jeżeli była taka możliwość, bo czasami był na przykład jeden slot, to robiłem sobie tak podstawowo, to był na pewno drugi mana licz i przeważnie robiłem sobie dodatkowy magic level, nie? W przypadku, powiedzmy, paladyna na broni może być to, tak, ja mam tutaj Warsingera, który ma 3 sloty, to możecie sobie wgrać na przykład critical, live licz i skill boost distance, nie? I tak jak mówię, to już musicie według własnego uznania zrobić tak samo, jeżeli chodzi o odporności. No myślę, że w zależności od tego, gdzie expicie i jakie odporności potrzebujecie, to takie sobie robicie. Więc tyle a propos systemu tutaj imbuingów. Ja jeszcze Wam pokażę na przykład Powerful Strike, jak to działa, jak chcę wymienić te tokeny. No i tutaj NPC mnie informuje, że mi przekaże itemy za 6 gold tokenów, no i tak napisałem jest, zabrał tokenki, dał przedmioty, więc tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że temat imbuingu w miarę jakoś tak wyjaśniłem, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. A teraz przejdziemy już do systemu czarmów. Czym są czarmy? Czarmy to są takie uroki, które dają nam dodatkowe znowu bonusy. I żeby to zobaczyć, to otwieramy sobie cyklopedię, wchodzimy w charms. Ja, jak widzicie, mam 10 tysięcy tutaj punktów czarmowych, które zostały mi przyznane przez administrację w celu właśnie nagrania odcinka, natomiast niech Was to nie zwiedzie, bo te punkty naprawdę zdobywa się dosyć ciężko. I jak te punkty możemy zdobywać? Wchodzimy sobie w zakładkę bestiary, no i mamy taki bestiariusz. Polega to mniej więcej na tym, że ja tutaj mam akurat odkrytego trolla, bo robiłem to specjalnie przed odcinkiem. Przykładowo mamy tutaj trolla i mamy napisane, że żeby ukończyć na niego cały charm i dostać 5 punktów czarmowych, bo tutaj mamy napisane, ile dostajemy za dane potwory, 250 troli da mi 5 punktów czarmowych dopiero, prawda? Mamy tutaj też informacje o tym, jak ciężko danego mobka znaleźć, jaki jest jego poziom trudności, plus mamy informacje na temat lota, natomiast to nie jest dla nas tak bardzo istotne jak punkty czarmowe. No i w zależności od tego, jak mocny jest dany potwór i ile musimy go zabić, to tyle punktów dostajemy. Przykładowo, no nie wiem, mamy jakieś potwory eventowe, które powiedzmy, no teraz mówię tak a propos Real TB, tak? Mamy potwory jakieś eventowe, które respią się raz w roku i wystarczy na przykład ich 5 zabić i dostajemy 250 punktów czarmów, tylko ze względu na to, że można je raz w roku na przykład zabić i tak dalej. Więc tą bestiarkę sobie po prostu robicie, bijecie wszystkie tutaj potwory z TB są. No i na przykład, no nie wiem, przykładowo, tylko teraz tak rzucam losowo, na przykład
przykład mam, widzę tutaj GS-a i obstawiam, że 1000 czy 1500 GS-ów trzeba będzie zabić, żeby tam na przykład dostać 25 punktów czarmowych. Więc jest ogólnie to czasochłonne, natomiast jest to bardzo fajne rozwiązanie. Ja parę lat temu, jak było to wprowadzane na Real TB, to nie do końca to doceniałem. Natomiast jest to świetne rozwiązanie, ponieważ jakby nie skupiamy się tylko na, powiedzmy, ślepym ekspieniu, levelowaniu postaci, tylko na przykład mamy jakieś zadanie. Naszym wyzwaniem jest zabicie, powiedzmy, danej liczby potworów i zdobycie punktów czarmów. No i ogólnie tak sobie robimy ten bestiary. Jak już uzbieramy jakąś liczbę tych czarmów, to możemy sobie wtedy na przykład aktywować dodatkowe jakieś tutaj bonusy. Ja teraz, żeby nie przekręcić, to przeczytam Wam na przykład przykładowe tutaj bonusy, które są. Na przykład bardzo często wybieranym charmem jest Freeze i jego informacje są takie, że szansa na zamrożenie potwora, zadanie 5% obrażenia od lodu, zależnie od jego podstawowych punktów życia. Albo na przykład Enflame, który bardzo często na MS-ach jest wybierany. Szansa na podpalenie potwora, zadanie 5% od obrażeń ognia, zależnie od jego podstawowych punktów życia. I tak samo, jak sobie wpiszecie bestiariusz i uroki na Google, to będziecie mieli informacje, co każdy z nich daje. I oczywiście takie informacje znajdują się tutaj w zakładce informacje. Mój angielski no, jest na tyle słaby, że po prostu mógłbym coś tutaj, powiedzmy, przekręcić. Natomiast jeżeli chodzi o wybór tych czarmów, to też jest bardzo istotna sprawa i jest to kwestia indywidualna w zależności od tego, gdzie na przykład expicie. I no, ja teraz ogólnie sobie odblokuję, powiedzmy, odblokuję sobie Unflame'a, czyli zabrało mi 1000 jakby punktów czarmów i mam aktywowany Enflame. I teraz na jakiej zasadzie to działa? Przykładowo możemy sobie tutaj wyszukać potwora, tylko nie wiem, wydaje mi się, że chyba trzeba po prostu ukończyć całe bestiary na danego potwora. Tak, dokładnie tak. Tutaj jeżeli na przykład zabiłbym tych troli 250, to dopiero w tym okienku wyświetli mi się troll i wtedy mogę aktywować jakby tego charma na jednym potworze. To nie jest tak, że ten charm działa na wszystkie moby, tylko wybieramy sobie jednego i oczywiście jego później możemy sobie zmieniać, przerolować sobie to, powiedzmy, za kasę i tak dalej. Także tak mniej więcej wygląda sprawa z imbuingami, z charmami. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to zapraszam do zostawienia łapy w górę. No i zapraszam na Noverię. Pozdrawiam, cześć!